Zaczynam właśnie kolejną przygodę kolejową. To jest przejazd pociągiem Intercity z Brukseli do Kortrijk. I zaczynam tę przygodę właśnie tutaj, na dworcu Bruksela Midi. Bez problemu kupiłem bilet w automacie biletowym tutaj, ale nie byłem pewien, czy ten bilet kupiony tutaj jest ważny na pociąg, którym chcę jechać, czyli Intercity. Podszedłem do informacji tam i pokazałem ten bilet i pytam, czy mogę jechać pociągiem Intercity do Kortrijk. Odpowiedź była, że tak, mogę jechać jakim tylko chcę pociągiem, mając ten bilet. Miałem nadzieję, że tak będzie. Moje wątpliwości brały się stąd, że tutaj, gdzie można chyba kupić bilety tradycyjnie, była bardzo duża kolejka. Jeszcze w tej chwili jest, ale parę minut temu była jeszcze większa, taka, że te drzwi się nie zamykały. Ale myślę, że to dlatego, że tutaj jest rodzaj granicy państwa. Znaczy to tutaj się kupuje chyba bilety na pociąg kursujący przez tunel pod La Manche do Wielkiej Brytanii. I na ten pociąg chyba nie da się kupić biletów w automatach. O, tutaj się kupuje bilety krajowe, jeżeli ktoś nie chce kupić w automacie biletowym. No, pojawił się już mój pociąg na rozkładzie jazdy. To jest pociąg o 8:39 do Kurcze, albo inaczej Kortrijk. I on jedzie z toru, z peronu 14, czy z toru 14. Zwraca uwagę mała ilość pociągów spóźnionych. To są te z komunikatem na czerwono wyświetlanym o wielkości opóźnienia, jak na przykład ten. Jest spóźniony 5 minut. Dworzec w Brukseli to jest taki tunel poprzeczny pod torami kolejowymi. Się ciągnie w tamtą stronę. Ja stoję w tej chwili na takiej małej jakby antresoli. Wejście na poszczególne perony jest w poprzek, schodami w górę, bo tory są nad nami. O, tak jak na przykład tutaj tory, te schody. One prowadzą na peron, na jeden z peronów. Że tutaj panuje spory ruch. Co chwilę wjeżdża jakiś pociąg i odjeżdża. Intercity do Luksemburga wygląda tak.
wygląda pociąg oznaczony literką P. Widzę, że mój pociąg będzie miał 6 minut opóźnienia. Mówiłem rano, że mało jest pociągów opóźnionych, ale to najwyraźniej się zmieniło, bo każdy pociąg, który odjeżdża z tego pociągu, ma spóźnienie. Konduktor przed odjazdem sprawdza, czy jeszcze ktoś nie spieszy się do pociągu. Pociąg do Courtrai tymczasem zwiększył opóźnienie do 8 minut. Niestety już nie wpuszcza. Albo też ci Państwo spieszyli się na inny pociąg. No zobaczcie tutaj, jaki ładny pociąg stoi. Chyba kolei, powiedziałem tak, holendersko-belgijski. Proszę bardzo. Ta tablica z aktualnym rozkładem jazdy. Ci ludzie, którzy tutaj przed tą tablicą stoją i sprawdzają, czy się nic nie zmieniło. Pociągi, które stoją na peronie w czasie, kiedy powinien stać nasz, a to jeszcze nie jest nasz. To wszystko przypomina mi trochę atmosferę z dworca Warszawa Wschodnia. Przyjechał z 16-minutowym opóźnieniem. Jestem na górnym pokładzie. Przed chwilą przeżyłem chwilę prawdy, czy bilet, który mam, jest dobry, czy nie. Okazało się, że jest dobry. Pani konduktorka skasowała, więc już teraz jadę zupełnie spokojnie. Bilet z Brukseli do Courtrai kosztuje 13,30 euro. Ciekawe jest to, że fotele tutaj są rozmieszczone naprzemiennie. O, naprzeciwko tego, na którym siedzę, jest akurat słupek okienny. Thank you.
Szukamy autobusu numer 13. Jest tutaj całkiem spora grupka ludzi, którzy jadą też na targi autobusowe. No, udało mi się dotrzeć i wejść na targi. I tak to wygląda. No i wracam do Brukseli. Jestem na peronie dworca w Kortrijk. Podjechał tutaj taki ciekawy skład. Zespół trakcyjny. To jest chyba wagon silnikowy. Tak myślę. Sądząc po wózkach. A to jest wagon boczny. Pytanie tylko, czy to jest mój pociąg już, czy jeszcze nie. Okazuje się, że nie tylko ja mam wątpliwości. Jest dużo ludzi, którzy mają wątpliwości, czy to jest właściwy pociąg, czy niewłaściwy. Ale wygląda na to, że to jest chyba właściwy. Dworzec centralny. Bruksela Central. Central, czy jak tam się czyta. Dworzec centralny w Brukseli sprawia wrażenie trochę mniej reprezentatywnego niż dworzec południowy. Chociaż ma swój urok. Dworzec centralny z zewnątrz. Jest vis-a-vis hotelu Hilton. Oto i ten hotel. A tak wyglądają okolice dworca.